No witam. W kolejnym wideo dzisiaj może sobie coś wrzucimy z dynamiki. Mamy taki układ niebieski bęben, na który nawinięta jest linka. I na końcu tej linki mamy drugi bęben, który o tyle jest zawieszony troszkę inaczej, że on po prostu wisi na tej brązowej lince i może się jego oś obrotu przesuwać w dół. Czyli generalnie za chwilę o tym sobie powiemy, porusza się ruchem płaskim. No i na końcach tej drugiej linki, przez który jest przełożona przez ten drugi mniejszy bęben, są dwie masy. A to może zrobimy, że te masy są różne, to będzie bardziej miało to większe odzwierciedlenie w rzeczywistości. I tak naprawdę chcę przejść do czegoś, co tu jest najtrudniejsze, czyli do związków kinematycznych, ale przejdziemy sobie przez wszystkie te etapy, które się robi, robiąc tego typu zadanie z dynamiki. Pierwszy punkt, zróbmy sobie, zaznaczamy sobie przyspieszenie, czyli zaznaczamy. Albo jeszcze lepiej. Ustalamy sobie, w jaki sposób to się będzie poruszać. Czyli ustalamy. Ruch. I przyspieszenia. Przyspieszenia. No i tak, jak to będzie leciało? Wiadomo, że to się będzie z tego niebieskiego bębna rozwijać, no bo nie ma innej możliwości, bo jak ktoś ciągnie za koniec, to się będzie rozwijało. Czyli zaznaczymy sobie tutaj na tym niebieskim bębnie epsilona pierwszego. Tu z kolei ten cały środek zielonego bębna będzie się przemieszczać w dół. Czyli tutaj będzie przyspieszenie liniowe A2 i jednocześnie będzie się obracać, bo ten dwie masy jest cięższa jak jedna masa, czyli będzie epsilon drugi. No i dobrze, czy to jest wszystko? No jeszcze te ciężarki oczywiście. Ten ciężarek o masie 2m będzie się przemieszczał względem środka tego zielonego bębna z jakimś przyspieszeniem, czyli powiedzmy, że będzie A2 plus A1. Może A3 zróbmy. A3. A ten lewy przemieszcza się razem z tym zielonym bębnem, ale jednocześnie idzie w górę, czyli przyspieszenie będzie A2 minus A3. Czyli jeszcze raz. Ten środek sobie leci w dół, a te dwie masy, jedna się porusza względem tego zielonego bębna w górę, druga się porusza w dół. Czyli musimy sobie zaznaczyć coś takiego, że to przyspieszenie jest większe, a to jest mniejsze. Czyli tak naprawdę wszystko po kolei i ten zielony bęben, i to dwie masy, i to jedna masa, wszystko zjeżdża w dół konsekwentnie. Ale najszybciej będzie w dół zjeżdżać największym przyspieszeniem te 2m, ponieważ nie dosyć, że spada razem z tym zielonym bębnem, to jeszcze obraca się wokół tego środka. Czyli taki będzie rezultat, że 2m najszybciej spada. No dobra, jak już mamy ustalone ruchy, ustalone właśnie przyspieszenia, to druga sprawa, przechodzimy do najważniejszego. Do najważniejszego, czyli uwalniamy sobie od więzów. Uwalniamy od więzów.
pojazdów i piszemy sobie równania dynamiczne. No i dobra. No weźmy sobie na przykład ten masę M na początek. Czyli tą masę M. Czyli jeszcze raz przypominam, co to znaczy uwolnić od więzów. Wyciągamy ją sobie z całego tego układu i piszemy sobie wszystkie siły, które na tą masę działają. Tu będzie siła napięcia nici, linki może. S2 niech będzie. W dół będzie wleciał ciężar. I to jest M razy G. No ok. Czyli linkę zastępuje siłą. No i ciężar M razy G oczywiście będzie, bo jest jakaś masa, to też będzie ciężar. No i piszemy sobie równania dynamiczne. Powiedzmy, że pierwszy, albo może nie będzie literami, bo to się zrobi łatwiej wtedy. Jest powiedzmy A. I A to będzie, ponieważ ten ciężarek się porusza pionowo, ruchem postępowym, czyli bierzemy sobie drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu postępowego. Czyli masa razy przyspieszenie A2 minus A3 to się równa suma sił, czyli będzie M razy G minus S1. No ok, pierwsze zrobione. Weźmy sobie drugie tak samo, analogicznie. I bierzemy sobie tą masę 2M. I oczywiście znowu. Siła w nici. W lince. Ponieważ to jest ta sama linka, która była w przypadku tego lewego ciężaru, ona sobie leci tak, tutaj po kolei, po tym bębnie, tu i tu się kończy. Jednocześnie ten mały zielony bęben jest bez masy, nie ma masy. Bo gdyby masa była, to S2 byłoby inne niż to S2. Ponieważ ten zielony bęben jest nieważki, no to można sobie przyjąć, że to są te same siły napięcia nici. To sobie piszemy. Czyli niech to będzie B. Niech to będzie B. Czyli masa razy przyspieszenie. Przyspieszenie. Równa się. A, i tu jeszcze zapomniałem o ciężarze, oczywiście. O ciężarze. 2m razy g. 2m razy g. No i oczywiście prawa strona to są działające siły. Czyli 2m razy g minus S2. No i gra. No i tak naprawdę, jak zaczynamy tego typu zadanko, to dobrze jest zacząć od tych mas, od tych ciał, od tych elementów, które mają masę. Na razie sobie dajemy spokój z tymi nieważkimi bębnami za chwilę, ale zobaczmy sobie, ile mamy niewiadomych. I co tu było dane? Oczywiście masa była dana. Masa była dana, oczywiście G też jest dane. I co było niewiadome? Na pewno A2, na pewno A3
I epsilon. A, nie było jeszcze epsilona. No to załóżmy, że z tego spokojnie sobie policzymy, jak ile wynoszą te przyspieszenia. A, tu jeszcze jest S1, S2. To nie policzymy. S1 i S2, no właśnie. Czyli mamy cztery niewiadome i cztery równa i dwa równania. Czyli trzeba stworzyć jeszcze dwa związki kinematyczne. No dobra. Ale niekoniecznie, bo to mogą być również jakieś jeszcze inne związki dynamiczne. Jaki tu można związek sobie zbudować? Niech to będzie równanie C. To będzie C. I teraz wiemy, że ten duży niebieski bęben się porusza ruchem obrotowym, bo tu mamy środek jego obrotu, on się tutaj obraca. Przy okazji, jeżeli chcesz więcej tego typu wiedzy, chcesz tą wiedzę poszerzyć, mówię to teraz, żeby później tego nie zgubić, tej informacji. W opisie masz link do moich kursów na platformie Eduj i tam dowiesz się na ten temat więcej. To jest tylko taki mały wycinek, który może wyjaśnić, ale tam znajdziesz dużo, dużo więcej. Czyli weźmy sobie, że to jest element C. I co tu możemy sobie napisać? Przyspieszenie to A2 będzie również w tym punkcie. Czyli tu jest A2. I teraz jest taka zależność, która funkcjonuje w kinematyce, czyli A2 to się równa epsilon pierwszy razy promień. Czyli przyspieszenie liniowe to jest przyspieszenie kątowe razy promień. No i mamy trzeci związek, ale jednocześnie pojawiło się kolejne przyspieszenie kątowe. Przyspieszenie kątowe. No i co teraz z tym zrobić? No na pewno trzeba dalej szukać, dalej rzeźbić, dalej kręcić się wokół tego. Co tu jeszcze można sobie zmienić, uprościć? Na przykład weźmy sobie ten mały bęben zielony i może ja bym wziął go trochę większego narysował. Trochę większego narysował i pokażę ci coś. Wiele wyjaśnia, właśnie jeżeli chodzi o kinematykę. A mianowicie, środek tego zielonego, małego bębna się porusza z przyspieszeniem A2 i on się jednocześnie obraca w tą stronę. I mamy epsilona. I proszę bardzo, co tu się dzieje? I następuje coś takiego. Może narysuję, a potem za chwilę powiem. Czyli mamy tego typu przybliżeniu, tego typu rozkład przyspieszeń na tym zielonym kółku. Jakby to wziąć, dokładnie się tu przyłożyć, to właśnie będzie A2 minus A3, a tu będzie A2 plus A3. No i dobra. I teraz można by wyobrazić sobie coś takiego, że narysujemy sobie poziomą linię, która będzie dokładnie w miejscu, gdzie kończy się to przyspieszenie A2. Czyli ten mały kawałeczek, o ten,
to będzie dokładnie równy A3. I teraz, znając promień tego bębna, czy małego bębna, możemy sobie napisać coś takiego, że to będzie trzeci, jakby czwarty już związek. Podobnie jak to było. W analogiczny sposób, że przyspieszenie A3 to się równa epsilon 2 razy R. Czyli znowu ten sam schemat. Przyspieszenie liniowe, kątowe, promień. Ta zależność, która jest zawsze podobnie. Ale co tu się zdarzyło? No niestety, ale przybył nam nowe przyspieszenie kątowe przybyło, którego nie znamy. Jak my możemy sobie tu teraz coś jeszcze napisać? No na przykład możemy sobie wziąć i teraz tutaj zaskoczę Cię. Zrobię coś takiego, że zrobić sobie równanie dynamiczne dla tego bębna. Czyli piszemy sobie. Tu będzie S1. Tu będzie S2. Tu będzie. No właśnie. A, no właśnie, bo to jest to samo. To jest to samo, tu będzie S3. Dobra. I to, co już wcześniej mówiłem, tylko chyba nie powiedziałem tego zbyt może w tym kontekście, to jeżeli przechodzi linka po bębnie, który nie ma masy, to te dwie siły są jednakowe. Czyli możemy sobie napisać, że jakieś tam równanie, powiedzmy E, że S1 równa się S2. Czyli mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No brakuje jeszcze jednego związku kinematycznego albo dynamicznego. Zobaczymy z tym dynamicznym, co się uda tutaj urodzić. No mianowicie można by zrobić tak właśnie, że dla tego małego bębna napisać, że masa razy przyspieszenie, masa wynosi 0, przyspieszenie wynosi A2, równa się S1 plus S2 minus S3. No i konsekwentnie mamy kolejna niewiadoma. Czyli teraz już jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem niewiadomych jest, a jest sześć równań. Czyli jeszcze potrzeba jedno równanie. Już ilość tych niewiadomych to chyba wyczerpaliśmy. Co tu jeszcze można ewentualnie co tu jeszcze można by zrobić? A, no właśnie, to jeszcze jest taki mały szczegół. Ja o tym zapomniałem, ale ten bęben miał masę. Zapomniałem w treści tego zawrzeć, a on ma masę, czyli możemy dla niego również napisać dla niego również równanie dynamiczne. I proszę bardzo, tu jest S3 i piszemy sobie siódme równanie dynamiczne, może tutaj to zrobię. I jest coś takiego, że i to będzie również druga zasada dynamiki, tylko dla ruchu obrotowego, czyli masa z odpowiednikiem masy w ruchu obrotowym będzie biegunowy, masowy moment bezwładności razy epsilon 1, to się równa suma momentów, czyli S3 razy 2R. Czy tu się S3 już pojawiło? Pojawiło się już. Epsilon pierwszy też się pojawił, czyli mamy siódme równanie. Literą G zaznaczę. Tu może jeszcze napiszę, że
Tutaj są jeszcze, oprócz równań dynamicznych, są związki kinematyczne. No i tak naprawdę już mamy 4, 7, 7 niewiadomych, 7 równań. I temat jest praktycznie załatwiony. Tylko co tu jeszcze chciałbym podkreślić, to sposób, w jaki postąpiliśmy tu na samym początku, przy ustalaniu ruchu i przyspieszenia. Jeżeli ten zielony bęben się obraca, przesuwając się w dół, czyli on się porusza ruchem płaskim. Czyli możemy sobie zrobić to w ten sposób, że jego środek, tak jak mówiłem, się przemieszcza z przyspieszeniem a te masy, powtarzam, te masy, jedna się porusza względem tego środka w górę, a druga w dół. I wynikiem tego są właśnie te przyspieszenia A2 plus A3, czyli on jakby wyprzedza, a ten lewy A2 minus A3, czyli to jakby opóźnia. Samo to, ten pierwszy punkt, samo ustalenie ruchu i przyspieszenia już ma ogromne znaczenie. Później, jak się to źle zrobi, to się robi naprawdę, no, ciężko jest później do tego dojść. To tyle. Jakieś pytania to proszę zadawać. I oczywiście proszę o dalsze subskrypcje kanału Studenci Czarodziej. I do następnego.